Witam Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście wyścig do polskiego Sejmu trwa. Jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej. Robi się coraz bardziej gorąco. Dlaczego kobiety w sumie chcą być w polityce? To dobre pytanie. O tym już za chwilę z Państwa i moimi gośćmi, bo są właśnie nimi kobiety. Iwona Kurowska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Pani poseł. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Urszula Nowogórska, Koalicja Polska, PSL, Trzecia Droga. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Pani poseł, dzień dobry Państwu. To może tak na rozruch, ja tutaj nie chcę dyskryminować mężczyzn, ale jestem przekonana, że dzięki kobietom to w Sejmie jakoś te prace mimo wszystko idą lepiej, czy nie Pani poseł? No pewnie różnie bywa, każda pewnie sprawa, każda ustawa jest... Kto jest bardziej konfliktowy? To trudne pytanie, nie wiem czy politycznie jest dobrze odpowiedzieć na to pytanie na dzień dobry. Ja nie wiem, czy kobiety są mniej konfliktowe. Z całą pewnością kobiety potrafią szukać rozwiązań, potrafią być koncyliacyjne i potrafią, myślę, popychać sprawę do przodu. I to chyba jest dobre i w polityce, i w ogóle w życiu. Urszula Nowogórska, pani poseł, to jak trzeba czasami tam postawić do pionu pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, to kobiety to robią? Czasem się zdarza. Czasem się zdarza, pani redaktor, natomiast prawda jest taka, że ani środowiska same kobiece, ani środowiska same męskie wcale dobrze nie pracują i bardzo dobrze właśnie jest, jeżeli się środowiska między sobą mieszają, czyli jest trochę kobiet, trochę mężczyzn. Wtedy wiadomo, w mężczyznach też bierze górę szacunek do kobiet, które wynoszą z domu, no bo jednak nasze wychowanie, tutaj nasza kultura słowiańska jednak kobiety szanuje. A z drugiej strony kobiety czują się też doceniane, szukają kompromisu, więc chyba tak jest dobrze. Chociaż do konfliktów pewnie zawsze dochodzi, ale zawsze prościej te konflikty rozładować, jeżeli trochę się zażartuje, trochę się podprowadzi pod inny temat, czasem poszuka się innego rozwiązania, zrobi się burzę mózgów, także kobiety są potrzebne w polityce, myślę, że się panie zgadzają. Ja się z tym zgadzam, ale Janusz Korwin-Mikke, nie wiem, czy się z nami by zgodził, chociaż myślę, że nie ma co tutaj promować takich treści, jak się czasami pan Mikke wypowiada na temat kobiet. Drogie panie, no dobrze, ale my poza tym, że mamy swoje zawody, to też jako matki przeżywamy, kiedy nasze dzieci wyruszają do szkół, a w szkołach dzieją się też różne rzeczy. Przy okazji początku roku szkolnego rozmawialiśmy na temat tego, co trzeba zmienić w polskiej szkole. No i dzisiaj czwarty konkret Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek ogłasza ten konkret Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, zobaczmy, cóż to za propozycja. Polska jest piękna i ma wspaniałą historię, a bycie Polakiem to wielka duma. System edukacji powinien temu wychodzić naprzeciw. Znajomość polskiej kultury, historii powinna leżeć u podstaw wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Nazywam to pedagogiką dumy. I dlatego od wiosny przyszłego roku w ramach programu Bon Szkolny Poznaj Polskę sfinansujemy jedno- i dwudniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. To oznacza, że w przyszłym roku prawie 5 milionów uczniów odwiedzi najważniejsze miejsca w Polsce. Chcemy, żeby każdy młody człowiek mógł się z dumą odwoływać do własnej kultury i osiągnięć Polski, być dumnym z naszego pięknego języka i symboli narodowych. W tym celu na jeszcze większą skalę wykorzystamy potencjał edukacyjny polskich muzeów, centrów nauki, zabytków naszych miast i piękna polskiej wsi. Program Bon Szkolny Poznaj Polskę to również świetna wiadomość dla sektora turystycznego i branży polskich przewoźników. Tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizuje ten ambitny program. Drogie panie, no właśnie, ta czwarta propozycja, zapytam może panią poseł Urszulę Nowogórską, podoba się pani ten pomysł, czy nie? Pani, ja jestem głęboką patriotką, dlatego zawsze powtarzałam, że żeby Polskę kochać, to ją trzeba znać. I miejsca, które są warte pokazania, czasem niezbyt poznane, niezbyt rozpromowane, trzeba pokazywać, szczególnie młodemu pokoleniu, bo to młode pokolenie właśnie ucząc się przywiązania do pięknych miejsc w Polsce uczy się również historii. Czasem na początku, kiedy to są początkowe pierwsze, drugie klasy podstawówki na przykład, to jest to trochę nauka przez zabawę, przez ciekawość. Natomiast potem to jest pogłębienie tego wszystkiego, czego się zaczerpnie właśnie w młodości. Dlatego mnie się takie pomysły podobają i zawsze uważałam, że to są dobre pomysły. Też wielokrotnie jako rodzic organizowaliśmy z rodzicami wycieczki klasowe dla swoich dzieciaków. Więc, no dobrze, ale... To jest fajny pomysł. Trudno, no właśnie, fajny pomysł, bo to jest teraz tak.
że na pewno Prawo i Sprawiedliwość widać, że zainwestowało w marketing i w marketingowców, dlatego że to też wszystko jest w takiej dobrej okładce. Pani poseł, mi się wydaje, że każde ugrupowanie teraz też bije się o tych odbiorców i taki przekaz, pani mówi, fajny pomysł, fajnie się ogląda rzeczywiście, ale należałoby mieć teraz jakąś kontrpropozycję, czy nie? Wie pani, ja rozumiem, że mamy okres kampanii. No jest konkurencja, prawda? Bijemy się na propozycje, jest konkurencja międzypartyjna, międzypolityczna, również międzylistowa, bo przecież kandydaci między sobą na listach też walczą o głosy, każdy chce być lepszy. Ale wie pani, ale w przebijaniu ofert trzeba być odpowiedzialnym, więc nie można obiecywać, jak to niektórzy mówią, cudów na kiju, rzeczy, których się nie da zrealizować. Więc ja zawsze, jak mówię do ludzi, czy rozmawiam z ludźmi, czy słucham ludzi, to zawsze z nimi rozmawiam w taki sposób, że słowa, które wypowiadam, żeby miały realną możliwość realizacji. A to jest realna możliwość? Tutaj jest realna możliwość realizacji tego programu? W pani ocenie? Pani poseł? Halo, to jest do mnie pytanie? Tak, czy tak, pani poseł, pani uważa, że ten, tak jak powiedział pan Przemysław Czarnek, jest ta możliwość rzeczywiście realna zrealizowania tego pomysłu, czwartego konkretu? Myślę, że tak. Tym bardziej, że szkoła to jest miejsce, które wychowuje, uczy i szkoła powinna być miejscem również współpracy z rodzicami, więc ta współpraca nauczycieli, rodziców, wychowawców, pedagogów powinna być na tyle połączona i na tyle zorganizowana, że takie właśnie pomysły, jeżeli się pojawiają, to one muszą mieć szeroką aprobatę, ale są realne do zrealizowania. I no właśnie, pani Iwona Kurowska, ja się spodziewałam, że pani Urszula Nowogórska tak trochę dla zasady zaprzeczy temu programowi, a tutaj jest pani zaskoczona, czy nie? Nie, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę i myślę, że takiego właśnie, takiego nastawienia, takiej narracji trochę w polskiej polityce brakuje, że jeśli są dobre pomysły, to należałoby ponad podziałami je po prostu realizować i za to bardzo pani poseł za te słowa dziękuję. No ja akurat jestem osobą związaną z edukacją. Pracowałam kilkanaście lat w szkole, byłam dyrektorem szkoły. Akurat w tym okresie, kiedy jeszcze nie było 500+, i byłam w tym granicznym okresie przed programem 500+, i po. I naprawdę z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, jak wiele dzieci, to była wiejska szkoła, mała szkoła, jak wiele dzieci z ubogich rodzin nie jeździło na wycieczki krajoznawcze, nie uczestniczyło w tym procesie poznawania swojej ojczyzny, tak jak pani poseł powiedziała, żeby kochać i zachwycać się, to trzeba to znać. I myślę, że ten program jest, ja się podpisuję dwoma rękami pod tym pomysłem programowym Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ to jest z jednej strony wychowanie patriotyczne, wychowanie do tego, żeby znać i kochać swoją ojczyznę, ale z drugiej strony jest to ogromne wsparcie polskiej turystyki i polskiego biznesu, bo taka wycieczka to nie jest tylko sam autokar, to jest również jakiś catering, jakieś wyżywienie, to są muzea, więc to jest ogromne wsparcie dla również polskiej gospodarki. Właśnie pani poseł, bo patrząc na te konkrety, to może w ten sposób zacznę. Też niektórzy koledzy z opozycji, niektórzy koledzy z Sejmu mówią, że te konkrety są przyznaniem się do błędów albo do tego, czego PiS nie zrobił przez 8 lat. Jak pani odpowiada na taki argument? Całkowicie się z tym nie zgadzam, ponieważ 8 lat to i długo, i niedługo. To jest okres, no nie, nawet niespełna jedna dekada. Nie da się wszystkich ważnych spraw załatwić w ciągu 8 lat. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość zabrało się od początku swojego rządzenia za sprawy naprawdę istotne, bardzo ważne i widać, jadąc po Polsce, spotykając się z ludźmi, po prostu widać, jak wspaniałym piętnem te 8 lat się odcisnęły, ale nie da się zrobić wszystkiego od nowa, od razu, przepraszam. I myślę, że ta kolejna, trzecia kadencja, po którą w tym momencie idziemy, to będzie taka kadencja, kiedy te sprawy być może drobniejsze. Do tej pory wielką bolączką polskich samorządów, polskich małych miast i wsi były drogi. To są takie rzeczy, które w Warszawie się tego pewnie nie odczuwa. Czy pani nam zdradza piąty konkret Prawa i Sprawiedliwości? Nie, absolutnie. Mówię tutaj bardziej o takim doświadczeniu swoim, samorządowym. Zawsze te drogi bo to są rzeczy bardzo kosztowne i to są sprawy, na które zawsze brakuje pieniędzy, bo tego jest po prostu dużo. Zawsze sobie samorządy wyrywały środki, żeby u siebie zrobić. Jeszcze do tego, co trzeba. Urszula Nowogórska, cztery konkrety. Przyjazne osiedle, dobry posiłek, lokalna półka, no i teraz ten czwarty bon szkolny Poznaj Polskę. Czy to są konkrety, które można było zrobić przez te 8 lat?
Wie pani, żeby być też odpowiedzialnym i uczciwym do końca, to trzeba powiedzieć, że żadna władza, która do tej pory sprawowała władzę w Polsce, czy uczestniczyła w procesie rządzenia, nigdy nie zrealizowała wszystkiego od początku do końca. I nawet kontynuacja kolejnych kadencji też sprawy, że tak powiem, nie załatwi, bo zawsze będą te kwestie, które będą nie do końca uregulowane i zawsze będą te grupy społeczne, które będą niezadowolone. Więc tego się w 100% nigdy nie da zrobić. Natomiast są rzeczy i są kwestie dotyczące ważnych spraw dla obywateli, ważnych sfer i tutaj wymagana jest czasem działalność ponadpolityczna. Czy to dotyczy zdrowia, czy edukacji, czy gospodarki, czy bezpieczeństwa. To są kwestie, które dotyczą wszystkich bez wyjątku, kogo popieramy i z jakich środowisk pochodzimy. I czasem właśnie to, co pani poseł przed chwilą też powiedziała, ważny jest ponadpolityczny dialog w ważnych sprawach. Tylko tak rzadko to się dzieje, pani poseł, żałuję, ale to się tak rzadko dzieje, ten ponadpolityczny dialog. Pani co, ja powiem pani szczerze, że ja akurat, bo ta kadencja Sejmu to jest moja pierwsza kadencja Sejmu. Ja miałam w swojej tej czteroletniej teraz kadencji takie doświadczenia, gdzie ponad podziałami politycznymi siadało się do stołu i się rozmawiało. Na przykład takim tematem dla mnie, dla posła, dla członka Polskiego Stronnictwa Ludowego była sprawa na przykład budowy muru na granicy. Ja referowałam ten temat na sali sejmowej i moje stronnictwo ponad podziałem politycznym stanęło i poparło tą budowę, więc są takie sprawy, które są ważne i my odpowiedzialni do tych tematów podchodzimy. No dobrze, drogie panie, to żebyśmy teraz sobie przeanalizowały nasze listy, wiadomo, że na listach pani Iwona Kurowska, pani poseł, kto jest większą konkurencją? Koledzy z listy, czy jednak ci, którzy konkurują z waszą listą? No pani redaktor, ja chyba nie odkryję jakiejś wielkiej tajemnicy, kiedy powiem, że zazwyczaj okręgi mają jakąś swoją taką, powiedzmy, przynależność zbiorową. Pięknie pani zaczęła. Okej. I nie walczy się zwykle, w moim przypadku, z Platformą Obywatelską, czy z PSL-em, bo to jakby ten podział jest jakby stały. Walczy się po prostu o głosy, o to, żeby zwolenników prawicy przyciągnąć do siebie, żeby im przedstawić taką ofertę, czy przedstawić się jako taka osoba, na którą warto zagłosować. Dobrze, to zacznijmy od pani w takim razie Kurowskiej. Okręg numer 18, pani ma miejsce numer 7, natomiast w tym okręgu jedynkami są pani Gasiuk-Pichowicz, Kamila. Jest to dla pani jakaś konkurencja, czy nie? No nie, absolutnie nie, dlatego że wyborcy Platformy, mój okręg, no trzeba to głośno powiedzieć, jest okręgiem prawicowym. Akurat ten kawałek tego okręgu, w którym działa głównie pani poseł wymieniona, ja nie będę tego nazwiska wymieniała po to, żeby nie promować. Nie promować. Dobrze, to lecimy oczywiście dalej. Trzecia droga. Sawicki, Marek, Wacław. Tak, jeden mandat ma ugrupowanie Trzecia Droga, zwane teraz, i myślę, że o ten jeden mandat też walczą. No ten podział jest jakby taki troszeczkę scementowany. Akurat dla mnie to dobrze, bo to jest okręg prawicowy. W moim okręgu między 60 a 70... To skoro prawicowy, to Konfederacja. Tutaj Krzysztof Mulawa. Kompletnie nieznana u nas osoba, to jest jedynka, zupełnie niezwiązany z regionem. Ja przynajmniej nie mogę nic na jego temat powiedzieć, nie znam tego pani nazwiska. Pani lista w takim razie. Pani Maria Koc-Tchórzewski, Krzysztof Kowalczyk, Henryk Cieślikowski, Jacek Marcin, Czartoryski, Arkadiusz Woźniak, Grzegorz i pani numer 7, Kurowska Iwona. Tak. Myślę, że jest to świetnie. Z punktu widzenia utrzymania co najmniej tej liczby mandatów, którą teraz mamy, to jest bardzo duża liczba mandatów, bo 9 na 12. Jest to bardzo dobrze skonstruowana lista. Myślę, że mamy dużą szansę, żeby co najmniej ten wynik osiągnąć. Oczywiście każdy musi pracować. Ja mam bardzo dobre miejsce w tym rozdaniu. W poprzednich wyborach miałam miejsce 14 i mimo tego, że było to miejsce naprawdę odległe i zupełnie niebiorące, udało mi się, co prawda nie od razu, bo zabrakło mi 200 głosów, ale tylko 200 głosów, uzupełniłam po panu Marku Zagórskim. To idziemy dalej. Pani Urszula Nowogórska. Czy pani czuje oddech konkurencji na swoich plecach? Koalicja Obywatelska, Smarduch, Weronika, Anna jest jedynką. Zna pani panią osobę, bo ostatnio pan Łącki nie znał? Czy powiem szczerze, że znam tatę pani kandydatki, bo jest wójtem Nowego Targu. Natomiast pani, która zajmuje pierwsze miejsce na liście, powiem szczerze, nie miałam nigdy okazji spotkać, więc trudno mi się wypowiedzieć. A pani jest jedynką na liście trzeciej drogi, Urszula Nowogórska oczywiście. Ta jedynka daje pani pewność, czy nie? Bo tam macie jeden mandat, tak?
Tak, w tej chwili mamy jeden mandat. Ja rzeczywiście jestem liderem listy. Natomiast wie pani, pewności to nigdy nie ma. Wiadomo, że w czasie kampanii każdy walczy o głosy, tak jak zresztą pani poseł przed chwilą powiedziała. A pani z kolegami z listy walczy o głosy, mając jedynkę? Najpierw ja mam taką filozofię życiową, wielokrotnie zresztą potwierdzoną, bo ja od 2006 roku byłam radną województwa małopolskiego i przewodniczącą. Tak jak powiedziałam, ta kadencja jest moją pierwszą kadencją sejmową. Mhm. Ja doskonale wiem, że najpierw, żeby mieć w ogóle temat dotyczący mandatów, to najpierw trzeba, wszyscy na liście muszą pracować na próg wyborczy. Okay. I potem dopiero to jak przekracza się próg wyborczy, to jest mowa o podziale mandatu. Konfederacja. Wszyscy na liście muszą pracować. Do progów wyborczych zaraz przejdę, bo sondaże też są łaskawe, albo i nie. Konfederacja, pan Ryszard Wilk. To jest pan, który, ja akurat znam pana Ryszarda, w poprzedniej kadencji, kiedy były wybory w 2019 roku, też startował z tego ugrupowania do Sejmu, nie udało mu się, był na odległym miejscu, teraz jest jedynką w tym moim okręgu 14. Czuje pani stresa, czy nie w związku z tym? Proszę? Czuje pani strach w związku z tym? Nie. Nie. No dobrze, ale tu już jest mocna lokomotywa tej listy Prawa i Sprawiedliwości. Człowiek z doświadczeniem ogromnym, czyli pan Ryszard Terlecki. No tak, pan marszałek został wysłany do naszego okręgu, bo normalnie do tej pory startował z miasta Kraków. No ale tak postanowiło jego ugrupowanie, tak partia podjęła taką decyzję, w związku z czym znalazł się jako jedynka w okręgu 14. Też się nie lękam z tego powodu, bo u nas jest takie społeczeństwo, że każdy ma swoje głosy, one się nijak nie przenikają, więc tylko trzeba tą ilość odpowiednią zdobyć. No dobrze, drogie panie, to my idziemy teraz w takim razie dalej. Mamy najnowszy sondaż. 37%, no tutaj Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Pani Iwona Kurowska, pani poseł, to jest pewniaczek już czy nie? Pani redaktor, to wszystko zależy od tego, jak ułożą się w ogóle wybory. Ja tylko przypominam, że w roku 2015 też Prawo i Sprawiedliwość miało 37 z lekkim haczykiem. Już nawet nie sondaży, tylko faktycznego poparcia, bo te nasze sondaże zawsze są trochę moim zdaniem niedoszacowane. I wtedy dzięki temu, że czy na skutek tego, że SLD nie weszło do Sejmu, no te wszystkie mandaty, które jakby oni zwolnili, trafiły do nas i mieliśmy większość wcale nie mniejszą niż w roku 2019. Okay. Czyli szczęście w polityce też potrzebne. Tak jest. Dobrze, oczywiście. Pani Urszula Nowogórska, pani poseł, no trzecia droga, najnowszy sondaż. Sondaż Kantaru przeprowadzony dla TVN i TVN24, Koalicja Obywatelska 31, trzecia droga 8. No to... Ze śmiechem przyjmuję pani redaktor ten sondaż, dlatego że my już z doświadczenia wiemy, że PSL zawsze miało mniej w sondażach, a więcej faktycznie w terenie, jeżeli chodzi o poparcie. Natomiast ja z wielką pokorą podchodzę do tego i wiem, że najlepszym, najbardziej prawdziwym sondażem będą wybory 15 października i to ludzie zadecydują tak naprawdę, jak ten sondaż ostatecznie będzie wyglądał. Wierzę głęboko, że tak jak do tej pory PSL będzie dużo wyżej niż pokazują sondaże. No dobrze, drogie panie, to teraz zapytam. Pan minister Szymon Szynkowski-Welsenko mówi tak. Po wyborach środki na KPO dość szybko wpłyną do Polski. Czy to jest kolejna obietnica wyborcza, pani poseł? Pan Donald Tusk też mówi, że odblokuje środki na KPO. Ja myślę, że myślę oczywiście, bo nie mam takiej pewności, ale bardzo niebezpieczne i trochę szokujące są dla mnie zapewnienia pana Donalda Tuska, który mówi, że natychmiast po wyborach pojedzie i odblokuje. To zupełnie tak, jakby się przyznawał do tego, że zrobił coś, aby je zablokować. Natomiast ufam w to, że pan minister Szynkowski-Welsenk ma wiedzę, która powoduje, że taką wiarę może mieć. Myślę też, że Unia Europejska czeka na wstrzymanym oddechu, co się w Polsce wydarzy na wyborach. Bardzo niepokojące i wręcz powiedziałabym szokująco, paraliżujące są informacje, gdzie komisja nawołuje do tego, żeby w Polsce władzę zmienić. To jest absolutnie niedopuszczalne. No będą jeszcze pilnować wyborów naszych. Właśnie, tak. Tak jakbyśmy pani sami poseł. Nie potrafili sobie ich upilnować. Urszula Nowogórska, pani poseł, no właśnie. Kto w końcu, może jeszcze nie było obietnicy pana Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni co do KPO? Ale pani redaktor, my nie musimy składać obietnic, bo my w zeszłym roku, w listopadzie, złożyliśmy propozycję na sali sejmowej, że jeżeli opcji rządzącej rządowi brakuje głosów do tego, żeby uzyskać poparcie dla KPO, to my za tym podniesiemy rękę, więc my nie musimy tego obiecywać, bo myśmy to powiedzieli dużo wcześniej. Ale tego nie ma.
wciąż nie ma. Wciąż nie ma. No i dlatego my uważamy... I Donald Tusk obiecuje. Jak pani w ogóle, Urszula Nowogórska, można ufać Donaldowi Tuskowi co do tych obietnic? Bo o KPO też obiecuje. Pani, ja mam żelazną zasadę. Nie wrzucam kamieni do nie swojego ogródka. Ja mogę wypowiadać się na temat tego, co mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Ale PSL rządzi już Platformą. To się znają państwo. Pewnie tam pani słyszała historię. No pewnie się znają. Natomiast wie pani, ja bardzo trzymam kciuki za to, żeby KPO było i żeby polska gospodarka, polscy przedsiębiorcy mogli z tego skorzystać. Ja trzymam za to pani, dobrze, to jeśli mogę pani, jedno zdanie do tego, jak kształtuje się moje zaufanie do Donalda Tuska. To znaczy dokładnie odwrotnie. Jeśli Donald Tusk mówi, że zostanie w Polsce i będzie dalej premierem, a następnie wyjeżdża, to myślę, że w każdej sprawie można to do tego podchodzić dokładnie tak samo. Nie mam zaufania do słów Donalda Tuska. Ja nie posądzam PiSu o koalicję z Donaldem Tuskiem, ale PSL, tu bywało różnie, przecież pani Urszula Nowogórska pamięta. I na pewno koledzy, którzy mieli przyjemność pracować z panem Tuskiem, pamiętają, jak się pracowało. Teraz ta relacja trzeciej drogi z Donaldem Tuskiem nie jest chyba dobra, bo tam Szymon Hołownia też dosyć ostro się wypowiada, czy nie? Tak, z informacji, z opinii, które ja mam, to, że byliśmy w rządzie z Platformą Obywatelską, to prawda. Natomiast bywało czasem trudno, jeżeli chodzi o relacje i o, że tak powiem, pilnowanie propozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo nie zawsze miały one akceptację i Platformy. I pani się teraz nie też musi łatwa, tłumaczyć za wiek emerytalny. No czasem muszę. Natomiast też odpowiedzialnie powtarzam, że wie pani, jak się raz popełniło błąd i powiedziało się za to przepraszam, to też to jest odpowiedzialne zachowanie. PiSowi też się zdarzyło popełnić błąd przy Nowym Ładzie i też powiedzieli za to przepraszam. Natomiast każdy odpowiedzialny nie chowa głowy w piasek, tylko jeżeli trzeba, to podniesie głowę i powie w odpowiedzialny sposób to odpowiednie słowo, którego niektórzy oczekują. Natomiast wie pani, ja chciałam też powiedzieć to, że w czasie, kiedy był okres przygotowawczy do układania list, to my jako Polskie Stronnictwo Ludowe też wielokrotnie byliśmy namawiani do tego, żeby iść na jednej liście. Natomiast od samego początku mówiliśmy, że chcemy iść swoją drogą. Tak, i tutaj kropka. I chcemy pytanie do pani Iwony Kurowskiej. Polskiego Stronnictwa Ludowego. Stworzyliśmy koalicję z Szymonem Hołownią, trzecią drogę. Dziękuję pani poseł. No i myślę, że jest to dobre rozwiązanie. Najnowszy wywiad z panem Markiem Kuchcińskim, szefem KPRM. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce powinna zacząć działać jak najszybciej. Jesteśmy gotowi do jej uruchomienia. Żałuję pani, że właśnie idzie to bardzo powoli? Tak, żałuję. Jestem na świeżo po obejrzeniu najnowszego odcinka Resetu dotyczącego katastrofy smoleńskiej. Jestem naprawdę zszokowana tymi informacjami. One oczywiście gdzieś krążyły. To nie jest tak, że to jest coś zupełnie nowego, ale jakby skumulowanie ich w jednym filmie to pokazuje. Ten film pokazuje, daje jakieś wyobrażenie, dlaczego tak bardzo opozycja broni się przed powołaniem tej komisji. I ja żałuję oczywiście, że ta komisja powstała tak późno, ale cieszę się z tego, że ona w ogóle powstała i że będzie mogła zacząć działać. Zaczynam rozumieć, dlaczego opozycja tak bardzo się broni przed tym. Marszałek Senatu zapowiada kontrkomisję senacką. No niech próbuje. Wydaje mi się, znaczy, pani redaktor, szanowni państwo, to trzeba po prostu spojrzeć na to, jeśli ktoś tak bardzo się broni, tak bardzo nie chce, żeby ta komisja ruszyła. Cała opozycja miała prawo zgłoszenia swoich kandydatów, nie zgłoszono nikogo. Co się za tym kryje? No każdy, kto odrobinę analizuje takie działanie, no widzi, że coś musi być do ukrycia, skoro nikt nie chce się tego... z opozycji nie zgłosił swoich kandydatów, z PSL-u również nikt nie zgłosił swoich kandydatów. Krótkie zdanie na koniec, Urszula Nowogórska. Zgadza się, Polskie Stronnictwo Ludowe nie zgłosiło swoich kandydatów. Nie głosowaliśmy w ogóle za tą komisją i zaraz wyjaśnię dlaczego. Dlatego, że my uważamy, że skoro w Polsce jest prokuratura, są służby mundurowe i służby wywiadowcze, jeżeli one do tej pory nie sformułowały odpowiednich zastrzeżeń według czy wedle konkretnych osób, to znaczy się, że nie do końca chyba ta sprawa wygląda tak, jak mówi o tym PiS. Natomiast stworzenie tej komisji można uznać za wotum nieufności względem pracujących służb i instytucji, które zajmują się ściganiem naruszeń nieprawidłowości. Bardzo paniom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Iwona Kurowska, Prawo i Sprawiedliwość i Urszula Nowogórska, Koalicja Polska, PSL, Trzecia Droga. Dziękuję paniom za rozmowę. A my już teraz przenosimy się do Sejmu. Tam Aleksander Wojak zapowie nam kolejną część naszego programu, czyli no właśnie, z kim, Aleksandrze, proszę powiedz, dzisiaj porozmawiasz o wielkiej polityce.
Nie znajdujemy się w Sejmie, ale w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzisiaj, w czwartek, Prawo i Sprawiedliwość opublikowało swój kolejny punkt programu. Tym razem jest to bon szkolny Poznaj Polskę, czyli dofinansowanie dla nawet 5 milionów uczniów w całej Polsce na wycieczki, których celem będzie poznanie, lepsze poznanie Polski. I właśnie między innymi o tym, o programie Prawa i Sprawiedliwości, o konwencji, która ma się odbyć 9 września, porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, rzecznikiem rządu Piotrem Müllerem. Już za chwilę Piotr Müller będzie jego gościem. Oczywiście łączymy się z naszymi widzami dosłownie za kilka minut. Wracamy do Państwa. Proszę być z nami.